Przede wszystkim dzisiaj o o których nie wiedziałeś, które przyczyniają się do tego, że nie jesteś w stanie realizować swoich celów. Łapy nie ma. A w skrócie co dzisiaj w materiale? O złych idolach, motywatorach, trenerach, o twoich błędach i brakach w planie treningowym. Jedziemy! Naturalną rzeczą jest to, że posiadamy swojej doli. Na niej się wzorujemy, ponieważ oni osiągnęli te cele, które chcemy osiągnąć. I w kontekście przetrwania organizmu jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ dostajemy prosty, najskuteczniejszy schemat działania, który pozwoli nam szybciej osiągnąć cele. Ale w kontekście treningu tutaj różnie bywa. To, że ktoś dobrze wygląda, jest bardzo silny, nie oznacza, że posiada wiedzę, teorię treningu siłowego. Proste porównanie. Mamy dwie osoby, które zdają jakieś tam działanie z matematyki. 2 plus 2 równa się 4. Prosta sprawa. Pierwsza osoba rozumie rozwiązała te, te zadanie, natomiast druga osoba wzięła kalkulator, obliczyła i dostała wynik. Mamy dwie osoby, ta jest na środkach dobiegujących i ta na siłkach dobiegujących, osiągnęły ten sam cel, ale ta osoba wiedziała jak to osiągnąć, a druga osoba przez właśnie te środki dobiegujące, które wybaczają wszelkie błędy, pozwalały jej osiągnąć ten sam cel, ale nie do końca wie w jaki sposób. I to jest właśnie takie proste porównanie w kontekście treningu, dlaczego zować się na osobach, które naprawdę mają wiedzę i ją weryfikować. Większość z Was wybiera te ćwiczenia, które lubi, ale niekoniecznie te, które powinien. O co chodzi? Jesteś na tyle silny, na ile pozwalają Ci sobie ogniwa, więc powinieneś wybierać te ćwiczenia, które je wzmacniają. A w tych ćwiczeniach jesteś po prostu słaby, jeśli niewygodnie, czujesz się niekomfortowo. A budowanie to jest coś innego niż maksowanie, więc powinieneś przede wszystkim przez 3 czwarte powiedzmy cyklu budować i później korzystać z tych efektów w postaci maksowania swojej sylwetki czy tam siły. I to jest istota całego treningu. Kolejna sprawa związana też z idolami, wzorami. Jeśli szukacie motywatora, niekoniecznie ta osoba, która jest motywatorem będzie dobrym trenerem. I to ja osobiście doświadczam szczególnie poprzez plany, które wysyłają mi osoby, które współpracowały z takimi osobami. To, że ktoś krzyczy bardzo głośno w samochodzie nie oznacza, że jest dobrym trenerem i rozpisuje bardzo dobre plany treningowe. Jest wręcz odwrotnie i staje się demotywatorem. W jaki na łatwiejszy sposób ocenić, czy dany trener może być dobrym trenerem lub trener, którego warto od razu odrzucić? Po tym, co Wam rozpisał. Nie musicie znać kwestii merytoryczną, ale musicie wiedzieć, co w planie powinno się znaleźć. A co powinno się znaleźć? Oprócz nazwy ćwiczenia, to jeszcze parametry treningowe. I tu są największe braki. Czyli co brakuje? Progresji lokalnej, globalnej, tempa, yy, przerwy. A najczęściej widzicie tylko serię i powtórzenia. A to uczą w w pierwszych lekcjach kursu trenera personalnego. Więc taka osoba chyba skończyła szkołę taką, aby dostać tylko i wyłącznie papierek. Albo po prostu miała e, złych szkoleniowców. I tak jest najczęściej. Więc to jest najłatwiejszy sposób oceny, czy dany trener jest dobrym trenerem albo może być dobrym trenerem. Dlaczego może? Ponieważ jeśli ktoś rozpisze parametry treningowe, nie znaczy, że ten plan będzie dobry. Możecie też źle dobierać ćwiczenia i nie ma ćwiczeń, które są obowiązkowe. To, że przysiady są bardzo popularne, nie oznacza, że musi mieć przysiady ze sztangą. Może mieć wariację dostosowaną do swoich możliwości. Więc jeśli nie potrafisz wykonywać ćwiczeń ze sztangą, robisz yy, łatwiejsze, czyli dokonujesz tak zwanej regresji technicznej. O tym powtarzamy już nie raz, ale o tym zapominacie. Więc nie muszą być przysiady, wyciskanie leżąc, military press, mogą być inne ćwiczenia, łatwiejsze ćwiczenia, które są przede wszystkim Dostosowane do Twoich umiejętności i dzięki temu będziesz mógł mieć te same efekty, jakbyś wykonywał przysiady ze sztangą. Jako ludzie ukształtowaliśmy takie odruchy, które nam podpowiadają, że jeśli coś ma sporą ilość obserwujących, to znaczy, że jest szanowane i warto to naśladować, ponieważ to gwarantuje nam większe szanse do przeżycia. Niestety, w dobie internetu jest totalnie na odwrót. Proste porównanie: jest cyrk, w cyrku jest widownia, to jesteśmy my, a na środku cyrku jest trzech klaunów. No i ten klaun, który zrobi największe gówno, jest najbardziej popularny. I to jest właśnie cała powiedzmy, ta zła część fit branży, fit motywatorek, yy, gwiazdeczek instagramowych, które są znane z tego, że pokazują dupę i cycki i uznają siebie za trenerów. I wtedy wrzucają jakiś film, ktoś ich krytykuje pod względem merytorycznym i dostaje nagle atak swoich fanatyczek, które mówią, ona jest znana, to musi być dobra, ona się zna, ty jesteś nikim. Tak niestety nie jest. Wy możecie być z boku tego cyrku i, znale i znaleźć to co jest najbardziej wartościowe, wartościowe merytorycznie i tego szukajcie. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało napiszcie komentarz, że było fajne i chcecie więcej. W opisie i w komentarzach filmu macie wszystkie linki do kursów. Kod KFD znacie, wszystko znacie. Pamiętajcie o subskrypcji, włączcie dzwoneczek. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma.